Marcina Maciejczaka z Bartochowa, zwycięzcę konkursu The Voice Kids, programu drugiego Telewizji Polskiej, witano entuzjastycznie w jego szkole podstawowej w Jakubicach, w gminie Warta, w powiecie sieradzkim. Marcinku, nasz uczniu, nasz kolego, nasz przyjacielu, witamy Cię serdecznie z powrotem w szkole, w Twojej szkole. Gratulujemy Ci przeogromnego sukcesu. Gratulujemy Ci niesamowitego talentu. Dziękuję wszystkim, że po prostu tutaj jesteście. Dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję nauczycielom za wsparcie, moim kolegom z klasy i Wam. Wy jesteście wspaniali. Marcina witała cała szkoła, władze gminy Warta, sołtys wsi Bartochów, proboszcz parafii w Charupi Małej, rada rodziców, a przede wszystkim 130 koleżanek i kolegów, z którymi uczy się w szkole podstawowej w Jakubicach. Wszyscy mieli prezenty, wszyscy gratulowali i cieszyli się z sukcesu Marcina. Najbardziej hojni byli gospodarze gminy, którzy przekazali Marcinowi Maciejczakowi czek na 5000 zł. Globalny dla nas wszystkich, no niesamowite, tak? Mały, niepozorny chłopak postanowił po prostu, jadę do Warszawy, pokonuję ich wszystkich, tak? Wystartuję w takich trudnych zawodach, no przecież było widać, że taka była konkurencja. I to jest niesamowite, że on poprzez swoją wiarygodność, przez to, że od małego, wiele lat, poprzez Warskie Centrum Kultury, poprzez dobrych nauczycieli, szedł swoją drogą i sprzedawał te emocje swoje, wiarygodność, tak? I przez to pokochała go cała społeczność tak naprawdę, tak? I to jest piękne. Zawsze rodziców dopingowałem, żeby mówię, Marcin musi gdzieś do jakiejś dobrej szkoły iść, trzeba go kształtować, bo to wspaniała osobowość. Nie tylko skromna, ale olbrzymi talent. Wspaniały człowiek. Przypomina mi codziennie, jak przechodzi obok mojego mieszkania i wyjdzie na przystanek na autobus. Bardzo grzeczny, miły chłopczyk, naprawdę coś wspaniałego. Cała wioska przeżywała, no, nie tylko pierwszy występ, ale ten ostatni praktycznie wszyscy płakali. Z radości oczywiście. Wrażliwy, skromny, zawsze uśmiechnięty. Tak o Marcinie mówią ci, którzy znają go choć trochę. On się nigdy nie chwalił, że zdobywa jakieś laury w różnych konkursach. Myśmy się dowiadywali pocztą pantoflową o jego takich małych i większych sukcesach. Ale zawsze był z nami, zawsze chętnie występował, zawsze chętnie na wszystkich imprezach, uroczystościach lokalnych był, śpiewał i wzruszał wszystkich. Babcia Ania i rodzice dbali o edukację muzyczną Marcina. Jesteśmy dumni z niego, po prostu dumni i szczęśliwi. Nie spodziewaliśmy się w ogóle, naprawdę. Chcielibyśmy bardzo podziękować szkole, w której Marcin wychowuje się, wychowywał i wychowuje po dzisiejszy dzień. Kształtuje go, my tylko wspieramy, wychowujemy jak tylko możemy, ale to przede wszystkim szkoła włożyła taki trud, jaki włożyła i mamy takiego szpeca, jakiego mamy. Wierzyli i wierzą w Marcina jego koleżanki i koledzy z klasy. Nie spodziewaliśmy się wcale, że osiągnie taki sukces. Bardzo w niego wierzyliśmy do ostatnich chwil. Bo on jest bardzo dojrzałym chłopcem. Ta wygrana w tym The Voice tylko go umocniła, że to może dać mu, otworzyć dla niego właśnie tą nową karierę, ale wydaje mi się właśnie, że on właśnie będzie ciągnął to dalej, że poradzi sobie z tym. 14-letni Marcin Maciejczak, uczeń 8 klasy szkoły podstawowej w Jakubicach, zawsze pamięta, że śpiewać zaczynał właśnie w tej szkole. Ja tutaj zaczynałem też w tej szkole od bardzo poważnych piosenek Violetty Villas, Anny German. Jednocześnie była nauka śpiewu u instruktora Jarosława Miłka, najpierw w Warckim, a potem w Sieradzkim Centrum Kultury. Wielki sukces przyszedł po 7 latach pracy.